Tę uroczystość objawienia Pańskiego słyszymy dzisiaj, że poganie są już uczestnikami chwały. I może sobie myślimy o tych wszystkich ludziach, którzy jeszcze nie znają Pana Jezusa i czujemy się lepiej przez to, bo myślimy, że my znamy Go przecież całkiem nieźle. Ale myślę, że pytaniem, które powinniśmy sobie dzisiaj wszyscy zadać, te popularnie zwaną uroczystość Trzech Króli, to jest pytanie, ile jest poganina we mnie? A jestem nim zawsze wtedy, kiedy boję się o wpływy, o władzę, kiedy coś boję się utracić, kiedy kombinuję, jak Herod, usłyszymy o tym dzisiaj przecież w Słowie, możemy to wyczytać. Nie bądźmy poganami w naszej codzienności, bo przecież naszym zadaniem jest świecić, pokazywać Chrystusa innym i możemy to zrobić o tyle, o ile nie będzie w nas pogan, o ile będziemy innym dawać Jezusa. W codzienności, nie przez jakieś wielkie czasem rzeczy, które byśmy chcieli robić, ale przez drobne sprawy, które będziemy Jemu ofiarowywać. I jeszcze jedno na koniec. Piszemy dziś zwyczajowo na drzwiach naszych domów litery C, M, B. Niech Chrystus nam błogosławi w tym zadaniu, bo sami nie jesteśmy w stanie go spełnić.